niestety nie ma siły, to znaczy nie ma siły ciągu i siły nośnej i dlatego optymiści, którzy usiłowali przy pomocy skrzydeł opatrzonych ptasimi piórami polecieć, nie mieli szans. Nawet tak genialny konstruktor jak Dedal nie mógł nic na to poradzić. Przy czym trzeba przyznać, że sytuacja tych pierwszych konstruktorów, ludzi, którzy chcieli latać, była rzeczywiście niesamowicie denerwująca, ponieważ w przyrodzie wiele rzeczy nie było, a człowiek je wymyślił. Wymyślił koło, nie miał pierwowzoru, potrafił naśladować różne rzeczy, które w przyrodzie widział, a tej jednej nie udawało mu się zrobić. Ptaki widział niemalże od zarania swojego istnienia, a niestety latać nie potrafił. Choć trzeba przyznać, że na przykład Dedal wyczuł intuicyjnie sprawę, że rzecz właśnie w tych tytułowych skrzydłach, bo to jest klucz do latania, tylko że niestety zupełnie inne. Albo nie. Oczywiście takie, prawda, konstrukcje są, no wrócimy do niej za chwilę, są niesłychanie ważne, ale wiesz, jeśli starożytni próbowali coś imitować i im się nie udawało, to nie widzę powodu, dla których nie należy ich skrytykować. Po prostu patrzyli nie na to, na co trzeba. Tak, bo piękne skrzydło stoi, a nie poleci. Pierwszy wniosek. Drugie, nie chodzi o to, żeby latać w ogóle, ale latać w powietrzu. I teraz zobacz, skoro w nieruchomym powietrzu się nie daje, to znaczy, że coś kryje się w samym ruchu powietrza. I gdyby starożytni znali tę fizykę, którą ja znam, prawda, bo się dobrze w szkole uczyłem, to zauważyliby pewien bardzo ciekawy efekt. Dwa kawałki papieru, nieruchome powietrze, nic się nie dzieje. A jeśli w środku spowodować gwałtowny przepływ, no to powinno... No, powinny się kartki rozdzielić, oczywista sprawa. A nie chcą. No tak, o tym wiedzieli już starożytni, ale dopiero w XVIII wieku Daniel Bernoulli precyzyjnie określił zależność między prędkością przepływu a ciśnieniem. Im szybciej gna powietrze, tym słabiej ciśnie na ściany i kartki się schodzą. A przy opływie płata powstaje magiczna siła nośna. Po górą powietrze gna szybciej niż dołem. Drugie, długie lata pierwsi aerodynamicy odkrywali ten kształt, doskonalili. Aż wreszcie zaczął ich słuchać, choć tak naprawdę słuchał tylko praw fizyki. Ptaki odkryły to znacznie wcześniej. Ich skrzydła tną powietrze zawsze tak, że górą wieje szybciej niż dołem. Stąd różnica ciśnień i szansa na lot. Oczywiście tym większa im szybsze ruchy skrzydeł. Przy pewnej szybkości owa różnica ciśnień urasta ponad ciężar obiektu. Wszystko jedno, czy jest to wróbel, czy bombowiec. I prawa grawitacji jak gdyby przestają być ważne. Wystarczy lekko zmienić nachylenie i idzie w górę, jak balon. Ten magiczny moment w żargonie pilotów zwie się prędkością rotacji. Pał 1, pał 2, można podciągać. Oczywiście tu liczy się szybkość powietrza względem płatu, dlatego też zawsze startuje się pod wiatr. Tak jest skuteczniej. Doświadczalna, ultralekka maszyna, właściwie same skrzydła. Motocyklowy silnik napędza niewielkie śmigło. Ten dziwoląg potrafi unieść się w powietrze już przy szybkości około 30 km na godzinę. Przy tak małej szybkości rotacji, kierunek wiatru w momencie startu powoduje dramatyczne różnice. Na górze start pod wiatr, na dole z wiatrem. 20, 30, podciągaj. 20, 30, idzie. Zefirek był niewielki, ale mimo to start z wiatrem wymagał prawie 3 razy dłuższego rozbiegu i oczywiście wiele więcej energii. Przy czym znów okazuje się, że to wszystko nie stanowi żadnej tajemnicy dla ptaków. Szybkość startowa łabędzia, dla przykładu, wynosi około 30 km na godzinę. Podczas bezwietrznej pogody ptaszysko musi się nieźle namachać, ale wystarczy nawet lekki szkwał, by łabędź, jak przystało na zawodowego lotnika, zawsze decydował się na start pod wiatr.
Kłopot andyjskiego kondora jest większy. Typowa lotnicza nadwaga. Na poziomej powierzchni nie ma nawet co marzyć o osiągnięciu prędkości rotacji. Wielkie skrzydła walić będą o ziemię przy każdej próbie machnięcia. Więc ten zawodowiec rozwiązuje sprawy jak lotniarz. Szuka odpowiedniego pagórka. Ale nawet wtedy zawsze startuje pod wiatr. Koszmarny sen kontrolera ruchu lotniczego. A przecież kolizje w powietrzu należą nawet w takich przypadkach do rzadkości. Dlaczego? Głównie dlatego, że wszystkie obiekty startują w tym samym kierunku. Razem czy grupą, zawsze pod wiatr. Wyssały to, by użyć przenośni, z mlekiem matki. To wymogło na nich życie, brutalną metodą wytykania błędu. Od głupia gęś jeszcze nie douczona. Ten młody rybołów także nie wie jeszcze wszystkiego, a sztuka latania błędów nie wybacza. Tu nie pomoże idealny profil skrzydła, wijące się obciążenie zbyt zaburza równowagę. Ale lotnik uczy się szybko. Obłe ciało ryby pewnym chwytem ustawia wzdłuż kierunku lotu. Opór powietrza maleje, szybkość może wzrosnąć aż do momentu rotacji. Opór powietrza, bo lot to gra geometrii płata z szybkością opływu powietrza. Ptakom tu łatwiej. Gładki profil w sposób naturalny zapewniają pióra. Resztę załatwia instynkt. Na przykład chowane podwozie. Gdyby to metalowe monstrum nie miało chowanych kół, lot przez Atlantyk trwałby dwa razy dłużej. O zużyciu paliwa już lepiej nie mówić. I aż dziwne, że o tym wszystkim wiemy tak naprawdę dopiero od kilkudziesięciu lat. Choć na przyrodę patrzymy od wieku.